We wtorek 10 maja około godziny 10 doszło do śmiertelnego wypadku na dworcu kolejowym w Nekli. Pociąg pospiesznej relacji Szczecin-Warszawa potrącił 38-letniego mężczyznę. Na miejscu zdarzenia szybko pojawił się prokurator i policyjni technicy kryminalistyki. Po wykonaniu przez nich wszystkich czynności zwłoki mężczyzny zabrali pracownicy zakładu usług pogrzebowych. Policjanci wraz z prokuratorem prokuratury rejonowej we Wrześni niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia, gdzie prokurator wykonał oględziny, natomiast policjanci przesłuchali świadków zdarzenia. Z tego, co udało nam się ustalić, maszynista był trzeźwy, natomiast pozostałe okoliczności zdarzenia będą sprawdzone w czasie trwającego postępowania. Pociąg, który potrącił mężczyznę, stanął kilkaset metrów od peronu. Ruch na torach został przywrócony po kilku godzinach. Na razie nie wiadomo, czy to był wypadek, czy samobójstwo.